błyszczącym błyszczykiem, znaczy takim klejącym się błyszczykiem chamskim, wiecie, jakim ten. Kochane i kochani, witam serdecznie i zapraszam do ulubieńców, piątki ulubieńców tego tygodnia, a właściwie do piątki tygodnia, bo to nie będą też sami ulubieńcy, a będzie też bubel w tym tygodniu. Mam tutaj 5 produktów kosmetycznych, zacznę może od szminki. Mam w tym momencie tę szminkę na ustach, to jest szminka od firmy Rimmel, to jest ta seria z Kate Moss i kolor 32. Powiem Wam, że to jest taka, to co mam na ustach. Powiem Wam, że patrząc na tą szminkę po raz pierwszy byłam nastawiona bardzo, bardzo sceptycznie, bo raczej nie używam takich kolorów na moich ustach. To jest taka brzoskwinka, no taka brzoskwinka, taka bardzo, bardzo retro, właśnie kojarzy mi się z serialem Mad Men i takie lata 50-60, powiedzmy, jeśli chodzi o makijaż ust. Także wiecie, byłam nastawiona bardzo, bardzo sceptycznie. Ale tak, testując te kosmetyki, to samo od firmy Rimmel, stwierdziłam, że zacznę od tych takich najbardziej właśnie ryzykownych jak dla mnie kosmetyków. Stwierdziłam, że wypróbuję tę szminkę. I właściwie jestem w niej zakochana. Dzisiaj mam je troszeczkę więcej nałożone, więc kolor jest trochę bardziej intensywny, ale też chciałam pokazać ją Wam, jakby to jak prezentuje się na ustach. Natomiast na dzień mam ją nakładam je troszeczkę mniej, także troszeczkę bardziej przejrzysta, mniej widać jej intensywny kolor, a bardziej podkreśla i ociepla nam ten kolor ust i też to podkreśla nam i ociepla jakby całą karnację i bardzo mi się podoba ostatnio, zwłaszcza z delikatnym takim rozświetleniem, bronzerem, bardzo ładnie po prostu ociepla kolor skóry. To wszystko nie wydaje się takie różowe i zimowe, tylko takie cieplejsze, słoneczne, ocieplone, po prostu ociepla. Bardzo ładnie ociepla karnację, wydaje mi się, że ten kolor szminki. I tak jak mówię, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, bo ja chyba nie mam w ogóle żadnej szminki w takim kolorze, w takim odcieniu. I nie sądziłam w ogóle, że ten akurat kolor mi podpasuje, także szok. I to jest numer 32, ta seria Skate od firmy Rimmel. Ta szminka sama w sobie ma wykończenie dosyć błyszczące. Ale to też nie jest jakiś taki bardzo, bardzo nawilżający błysk. Powiedziałabym, że jest takie o satyna, o coś takiego satynowego. Nie trzyma się jako najdłużej na świecie. Powiedziałabym, że z 3 godziny może się trzyma, potem trzeba poprawić. Trzeba uważać, bo może też wchodzić troszeczkę w zmarszczki, jeżeli nałożymy je za dużą warstwę. Ale tak jak teraz jest nałożona, nie wchodzi mi w żadne, jak widzicie, zmarszczki, załamania, niczego takiego w ustach. Trzyma się tak, no, tak jak mówię, 3-4 godziny, zależy z jaką intensywnością. Natomiast bez problemu można ich dokładać, one się nie zbierają w liniach, nie robią jakiegoś nieładnego efektu na ustach. Dosyć ładnie, równomiernie, przynajmniej na mnie się zjadają. Także używam jej w tym tygodniu praktycznie codziennie. I jakoś tak się polubiłam. Szmineczka numer 32, także mogę Wam ją polecić, jeżeli szukacie czegoś takiego ocieplającego na te takie zimne, ciemne, niemiłe, krótkie dni, które mamy przynajmniej teraz. Dobra, kolejną rzeczą będą teraz dwa pędzle. Wyliczę je jako dwa osobne produkty. Może zacznę od tego pędzla. Ostatnio go używałam w filmie, w którym robiłam pierwsze wrażenie z użycia tego produktu pudru, którego używam jako bronzer z firmy Hourglass. I to jest pędzel od firmy Real Techniques, seria Bold Metals. Patrzę, czy mi tutaj odprysnęło mi już to złotko niestety, nie fajnie, szkoda. To jest firma Real Techniques, seria Bold Metals i to jest pędzel do konturowania. Ma taki dosyć nietypowy, bardzo spłaszczony kształt, białe włosie, które niestety szybko się brudzi. Tutaj jak mówię, aha, 301 ma ten numerek. Tutaj mi właśnie widzę, że mały odprysk się zrobił, natomiast ja nie jestem jakaś bardzo delikatna, jeżeli chodzi o pędzle, nie cackam się z nimi. Robiłam już gdzieś chyba jego pierwsze wrażenia z używania ogólnie, także można sobie poszukać na kanale. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli macie problem z tym, że na przykład używając bronzera albo różu robią Wam się plamy, nierówno Wam się nakłada, pigmentacja wychodzi nierówno na skórze, to ten pędzel rozwiązuje wszystkie takie właśnie problemy. Ja go używam w ten sposób, że po prostu biorę wybrany produkt albo bronzer, albo róż, po prostu nakładam i rozcieram tam, gdzie chcę rozetrzeć i po prostu rozciera. Nie zostawia plam, każdą plamę, każdą nierówną pigmentację można idealnie rozetrzeć. Można nim tutaj też sobie fajnie wyjechać te takie boczne partie twarzy, nawet można sobie troszeczkę na nos, bo on jest taki dosyć wąski po prostu. Ale to, jak on rozciera policzki, jak pięknie daje się do bronzera, do pudru, do konturowania, do intensywnych róży, żeby rozestrzeć tą pigmentację trochę, to jest mistrzostwo świata. Po prostu nie mam tak fajnego pędzla, jeżeli chodzi o te takie właśnie zadania do rozcierania. I właśnie w tym tygodniu sobie o nim przypomniałam przez używanie tego bronzera.
pudru, podkładu ze Smashboxa, to jest bardzo, bardzo ciemny i takim bardzo czymś ciemnym i bardzo mocno napigmentowanym łatwo po prostu sobie zrobić jakąś taką brudną plamę na twarzy. Natomiast to idealnie mi to wszystko rozciera. To jest chyba zasługa tego, że po prostu to włosie, które jest, po prostu jest bardzo dużo tych włosków i one są bardzo mocno zbite. Także to jest po prostu taka maszynka do rozcierania każdej niedoskonałości, jeżeli chodzi o puder, bronzer i tak dalej, i róż. Te pędzle są dosyć drogie, natomiast teraz już pojawiają się powoli w Butcie i w innych miejscach na wyprzedażach. Przez pierwsze, nie wiem, pół roku, kiedy wyszło na rynek, to oczywiście nigdy nie było ich na żadnych sejlach, więc naprawdę ta cena była troszeczkę zaporowa. Natomiast teraz już pojawiają się normalnie na wyprzedażach te pędzle z tej serii i ten mogę Wam w pełni polecić. To jest Real Techniques, ten puder do konturowania z serii bardziej luksusowej, czyli Bold Metals. I drugi pędzel to jest pędzel od firmy Sigma. I to jest Sigma Flat Kabuki F80. Ja akurat mam pędzel z tej takiej edycji na pięciolecie chyba firmy Sigma, czy coś takiego. I on ma taki złoto-różany rose gold kolor po prostu. I co? Pędzel jest bardzo miękki, bardzo delikatny, jest tutaj przekrój, ma okrągły, jest również, podobnie jak ten, bardzo ma dużo tego włosia i to włosie jest bardzo mocno zbite, natomiast jest o wiele, wiele oczywiście różniejsze niż w tym zbitym pędzlu Real Techniques, bo tutaj widzicie, to włosie stoi tak pionowo, bo jest tak mocno zbite. Natomiast tutaj ma więcej luzu, jest bardziej giętkie i elastyczne, jest bardzo, bardzo delikatne i miękkie. I powiem Wam, ostatnio eksperymentuję z różnymi właśnie podkładami, kremami BB, koreańskimi, niekoreańskimi. I większość tych kremów BB jednak nakłada się palcami. I wróciłam ostatnio do mojego podkładu z Diora, tego Dior Skin Star. I jakoś tak nakładałam palcami, potem beauty blenderem i jakieś to wykończenie jakoś tak mi nie dawało, nie wiem, szczęścia. Stwierdziłam, że albo mi się podkład spieprzył, albo w ogóle mi już odbija. No ale przypomniałam sobie, że mam ten pędzel, który by the way zgubiłam i leżał za biurkiem w ogóle gdzieś tam bidnym. Także sięgnęłam po niego znowu i po prostu to wykończenie po wstempelkowaniu tego podkładu to jest mistrzostwo świata. Daje przepiękne, przepiękne wykończenie oczywiście do właściwych produktów, bo wydaje mi się, że niektóre produkty będą lepiej wyglądały wykończone beauty blenderem, ale dużo, bardzo wiele podkładów, które akurat ja używam, to jak wygląda wykończenie z tym pędzlem Sigma, to jest absolutnie niebo. Po prostu on robi to, że podkład nam się rozciera równomiernie po twarzy, nie wchodzi w żadne dziwne załamania, jest po prostu pięknie się trzyma tej twarzy, też nadmiar podkładu jest zbierany przez ten puder, przez to włosie po prostu tego pędzla, więc trzeba oczywiście go myć, nie wiem, bo tam raz na tydzień staram się wybrać. No ale po prostu no, wykończenie jest absolutnie rewelacyjne, nie pozostawia żadnych smug, skóra jest absolutnie aksamitna, nie mamy nadmiaru produktów w porach, w żadnych zmarszczkach, no jest mistrzostwem świata dla mnie ten pędzel, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, nie nakładanie, bo nakładam podkład palcami w sumie na twarz i potem tym pędzlem biorę i rozcieram, albo tak blendowywuję, zależy, którą część twarzy, ale ten pędzel to jest dla mnie mistrzostwo świata, jeżeli macie właśnie problem z tym, że podkłady Wam się, nie wiem, źle trzymają, albo brzydko wygląda wykończenie, albo takie pierdółki, to spróbujcie po prostu zmienić pędzel, a jeżeli szukacie fajnego pędzla do podkładu, to jest mistrzostwo świata Sigma F80, ten pędzelek. Potem może, żeby przełamać te słodycze, powiem o bublu. I tak, pokazywałam Wam w holu z Maka ostatnio, że zakupiłam z edycji limitowanej tej na wiosnę 2015 tak zwany błyszczyk do powiek. Taka po prostu złota błyskotka. On nazywa się Money Honey, czyli Money Honey no, po prostu. Studio Eye Gloss się nazywa i jest tego 15 ml. Bardzo ładne złoto, takie stare złoto, jeżeli chodzi o kolor. Miałam ten produkt na swoich powiekach raz, także to nie będzie jakaś taka bardzo rzetelna recenzja, ale po tych pierwszych wrażeniach powiem Wam, że ten produkt na powiekach to jest absolutne piekło. Nałożyłam go tylko, jak gdzieś tam miałyśmy do TK Maxa na zakupy, żeby go na szybko przetestować. Nałożyłam go na umyte powieki i to po prostu, no działa jak błyszczyk. No nie wiem w sumie czego się spodziewałam. Spodziewałam się, że ten produkt będzie jakiś może niesamowity albo... No albo po prostu inny, natomiast to jest po prostu błyszczyk do oczu. To jest błyszczyk, który jest no taki kleisty, klejący się bardzo. Jest bardzo ładny, oczywiście złoty. Wydaje mi się, że może być fajny dla dziewczyn, które nie mają w ogóle problemu opadających powiek, mają dużą przestrzeń tych powiek, mają takie, wiecie, ładne, otwarte. Natomiast jeżeli macie chociaż troszeczkę opadające powieki i dacie sobie to na całą ruchomą powiekę, to...
no bardzo ładnie to wygląda na powiekach, bardzo efektowne. Natomiast przy każdym otwarciu jest ok, natomiast przy każdym zamknięciu walczycie z powiekami o to, żeby je odkleić od górnej powieki. Po prostu walczycie z oczami o to, żeby je zamknąć, bo przy każdym po prostu mrugnięciu ta dolna powieka nam się przykleja do górnej. I ja nie mówię tylko tutaj o samym początku, bo ja zostawiłam na chwilę zamkniętymi oczami, żeby to trochę zaschło, ale to nic nie daje, po pół godzinie, po godzinie dalej tak samo, z taką samą wkurzającą, za przeproszeniem, mocą. Powieki trzymają się dolne, trzymają się, znaczy wiecie, ruma powieka przykleja się jakby do góry i przy każdym zamykaniu powiek czujemy ten opór i to się klei. Już nie powiem o tym, że włosy się kleją do tego i grzywka do tego błyszczyku na oczach, ale po prostu sam ten proces zamykania, otwierania, czuć tą taką lepkość. Po prostu posmarujcie sobie oczy, powieki błyszczącym błyszczykiem, znaczy takim klejącym się błyszczykiem chamskim, wiecie jakim ten. Spróbujcie sobie pomrugać. To jest dokładnie ten sam efekt. Wygląda to ładnie, chociaż po dwóch godzinach cały już ten pigment, to takie złotko miałam zebrane w zmarszczkach, załamaniach. Reszta powieki była błyszcząca, ale pigment, czyli ten taki glitterowy, no ten taki brokacik jakby, on był zebrany w załamaniu. Także wyglądało to jak 7 nieszczęść, po prostu jakbym była po 8 godzinach imprezy i po prostu miałam makijaż w strzępach. Także no, to był absolutny dramat. Próbuję może jeszcze jakoś na tym popracować, może jeszcze wejdę, może jakiś jest, wezmę jakoś, nie wiem. Nie wiem w sumie, co można z tym wymyśleć, żeby... Bo jakby cała idea tego produktu jest właśnie to, że jest taki błyszczący i świecący się. Więc nie można tego zabić jakimś matem, bo wtedy to będzie bez sensu. On musi być błyszczący, tylko nie wiem, może na inny kształt, a czy na inny kształt powieki na pewno to będzie fajne, może tylko tutaj w kąciku, no póki co... Masakra, jeżeli się nad tym zastanawiacie, to nałóżcie sobie błyszczący błyszczyk na powiekę, po prostu górną. Jeżeli potraficie z tym żyć, to polecam ten produkt. Jeżeli nie, to absolutnie nie kupować. I to była czwarta rzecz, tak, bo mieliśmy dwa pędle, szminkę i błyszczyk na oczy, na powieki. I ostatnią rzeczą, teraz się błyszczy oczywiście, znaczy się kleje od tego, bardzo mi to wkurza. I ostatnią rzeczą będzie zapach. To jest zapach od domu młody Balmain, nie wiem, kto się w sumie czyta. I nazywa się Ivoire, czyli po polsku z angielskiego chodzi o kość słoniową. Ivoire, czy Ivoire, chyba nie wiem. I tu jest akurat 30. Zakupiłam to, powiem Wam, że w TK Maxie, bo były przeceny jakieś takie świąteczne, zakupiłam to chyba za 9 funtów, taką 30, więc naprawdę spoko. To jest zapach bodajże z 2012 roku. Butelka bardzo ładna, taka prosta, dosyć to efektownie wygląda i powiem Wam, że w ogóle zaczęłam, pomachałam ten zapach, bo gdzieś właśnie na kanale Poziomki, którą Wam kiedyś polecałam, kiedyś coś o tym zapachu wspominałaś, nie wiem, w tym filmiku. Natomiast zobaczyłam, że stoi, leży na wyprzedaży i była jedna butelka otwarta, że można sobie było pomachać i popsikać. I pierwsze niech to było takie w ogóle no way. Psiknęłam sobie na garstek, żeby zobaczyć, ale odstawiłam i w ogóle pojechałam do domu. A potem tak w ciągu dnia tak wącham i po prostu tak mi się ten zapach zaczął, nie wiem, podobać. Wręcz powiedziałabym, że mnie uzależnił od siebie, aż obsesyjnie o nim myślałam. I potem byłam znowu gdzieś tam w tym TK Maxie i dorwałam tą buteleczkę właśnie i stwierdziłam, że zakupię. I powiem Wam, że to jest zapach, który... Przypikam się... którego nigdy bym nie powiedziała... znaczy 5 lat temu, gdyby ktoś mi dał tą buteleczkę, powiedział, że żebym miała te perfumy, to... Fuj, ble, okropne. To też pokazuje, jak zmienia nam się gust, też jeżeli chodzi o zapachy. Ale teraz, w tym momencie, jestem w tym zapachu absolutnie zakochana. Wejdę sobie na Fragantica i zobaczymy, jakie to są dokładnie nuty zapachowe. Może jak ktoś się na tym zna, to mu to pomoże. I tutaj tak, jeżeli chodzi o górne nuty, to mamy, widzę mandarynkę, to pewnie mnie przyciągnęło. Czekajcie, bo ktoś mi tutaj dziwnie chodzi. Liść fiołka i galbanum. Ja nie wiem, jak pachnie galbanum samo w sobie, ale tutaj po recenzjach widzę, że bardzo dużo osób właśnie to galbanum czuje, nie wiem. Potem mamy środkowe, mamy róże, na pewno mamy irysa z tego, co widzę, ynglang i jaśmin i dolne nuty, czyli takie, no wiecie, wanilia, patchouli, cedr oraz wetyweria. Nie wiem, jest taki troszeczkę szyprowy, zielonawy zapach z tego co mnie osobiście się wydaje. Ma odrobinę w sobie pudrowości, ale ta pudrowość jest właśnie taka zielona, taka bardzo, bardzo nasycona. Ja najbardziej lubię ten zapach, ja po prostu cała się z nim spryskam i jak jest taki bardzo, bardzo intensywny. Ciężko mi wytłumaczyć, ale on daje jakby takie, nie wiem, takie nasycenie, żeby ta saturacja tym zapachem była jak najwyższa. Jest bardzo... Z jednej strony klasyczny, taki
taki zwykły, klasyczny, normalny, troszeczkę pudrowy, ale ma dużo właśnie tej takiej szyprowości, tej takiej zieloności w sobie, coś lekko drażniącego. Nie jest, broń Boże, jakimś takim słodziakiem. Jest taki, ma w sobie troszeczkę jakiejś takiej męskości, trochę jakiejś takiej czegoś kwaśnego. Nie wiem, jestem kiepska, jeżeli chodzi o opisywanie zapachów i nie znam się niestety na tych nutach wszystkich jeszcze, będę się doszkalać. Natomiast sam zapach w sobie jest bardzo, no bardzo ciekawy, taki, nie wiem, widzę, że ma bardzo skrajne ogólnie opinie, ludziom się albo podoba, albo się nie podoba, wiele osób też jako pierwsze wrażenie był taki odpychający, a dopiero potem im się spodobał, także no właśnie ze mną tak było, że pierwsze wrażenie było takie sobie, ale bardzo ładnie rozkwita na skórze, jest taki klasyczny, zbilans taki, ma dobry daje balans gdzieś tam psychiczny, ale nie jest nudny, nie jest takie zwykłe, pudrowe, byle co, jak z każdej półki po prostu teraz. I daje mi przede wszystkim takie uczucie komfortu, czuję się taka bardziej, nie wiem, elegancka, taka klasyczna. Taki dobry, fajny, zimowy zapach, żeby po prostu spryskać na skórę i takie czuć ocieplenie, nie wiem. Pewnie strasznie nagadałam pierdeł przy tym zapachu, ale nie wiem, no pomachajcie, jak macie okazję, bo jestem ciekawa. Spryskajcie się, dajcie mu troszeczkę czasu na rozkwit, że tak powiem. Już troszeczkę go zużyłam, a mam go naprawdę bardzo, bardzo krótko. No strasznie mi się podoba. Ciężko mi powiedzieć. Bardzo nietypowy zapach, jeżeli chodzi o mnie i moje upodobanie, ale ma w sobie taki jest nasycający, tak się człowiek chce nim po prostu zaciągnąć i taką tą świeżością, ale jednocześnie taką pudrowością. Taki jest bardzo nietypowy i bardzo klasyczny, bardzo mi się podoba. I tym bełkotem odnośnie perfum zakończę moją piątkę tego tygodnia. Mam nadzieję, że filmik Wam się może spodobał. Zachęcam oczywiście do lajkowania i do komentowania. Dajcie znać, czy macie, może mieliście kontakt z tymi perfumkami, bo są bardzo ciekawe, nie wiem, czy może wcale nie są ciekawe, tylko mnie się wydają ciekawe, bo ja ogólnie takich zapachów nie używam, także dla mnie to jest nowość, jeżeli chodzi o takie nuty w mojej malutkiej kolekcji perfumowej. Okej, bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie po raz kolejny. W tym tygodniu, czy przez najbliższe 2 tygodnie filmiki będą ukazywać się prawie codziennie, bo wiem, że wiele osób ma trochę wolnego, więc może będzie też więcej czasu, żeby sobie spojrzeć na YouTube'a. Nie będzie żadnych vlogmasów u mnie, bo po prostu włączam YouTube'a i widzę ten feed z samymi vlogmasami, to po prostu mnie słabi, bo ciężko jest przebić się do jakichkolwiek informacyjnych bardziej filmików, bardziej dla mnie rzetelnych. Oczywiście te osoby, które lubię, to i tak oglądam vlogmasowe rzeczy, ale u mnie vlogmasów nie będzie, nie będę zaśmiecać YouTube'a vlogmasami. Będą recenzje się ukazywać i inne przeróżne rzeczy, ale przez najbliższe 2 tygodnie będzie tych filmików dużo, więc zapraszam do subskrypcji oczywiście. Raz jeszcze dzięki za oglądanie, zapraszam na moje inne kanały typu, a czy te media typu Facebook, Instagram i Snapchat. Dzięki i do zobaczenia jutro. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!